Złoty chłopak, Ferit opatruje rany Seiran, młody Korhan stanie na wysokości zadania. Streszczenie Odyssey 223. Seiran na własne żądanie opuściła szpital. W 223 odcinku serialu Złoty Chłopak zobaczymy wzruszającą scenę z nią i Feritem w rolach głównych. Młody Korhan będzie troskliwie opiekował się ukochaną, a gdy ona zaprotestuje mówiąc, że nie chce, by oglądał ją w takim stanie, Ferit stanie na wysokości zadania, wykaże się dojrzałością i opanowaniem. Zobacz to w naszej galerii, Złoty Chłopak. Ferit troskliwie opiekuje się Seiran. Seiran nie chciała dłużej przebywać w szpitalu. Wróciła z bliskimi do rezydencji, ale bolesne rany i blizny wciąż przypominają jej o tym, co przeszła. Ferit będzie bardzo czule i troskliwie opiekował się swoją żoną, a gdy ta zaprotestuje, nie da się zbyć i stanie na wysokości zadania. Ferit, nie chcę, żebyś oglądał mnie w tym stanie, powie Seiran, gdy Ferit będzie chciał zmienić jej opatrunek. Seiran, posłuchaj, widziałem wszystko, kiedy zabierałem cię do szpitala, patrzyłem, jak pielęgniarki oczyszczają twoje rany. A teraz spojrzę, jak się goją, dobrze? Wierzę, że niebawem się zagoją. Pocieszy ukochaną Ferit. Złoty Chłopak 223. Przeczytaj streszczenie odcinka, Orhan nakazuje porzucenie Sehmuza w przydrożnym rowie. Ferit, Mert Ramazan Demir, opiekuje się Seiran, Afra Saracoglu, opatrując jej rany. Esme, aby być bliżej córki, postanawia wprowadzić się do rezydencji. Ifakat udaje się na spotkanie się z Halisem. Kiedy oglądać 223 odcinek serialu Złoty Chłopak, premiera 223 odcinka serialu Złoty Chłopak we wtorek, 23 lipca, o godz. 14 w TVP1. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.